Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Przypadł mi tak naprawdę zaszczyt przedstawić projekt obywatelski dotyczący renty wdowiej. Chciałem na wstępie swojego wystąpienia bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do tego i wstąpili do Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej i tym wszystkim, którzy do tego komitetu nie weszli z różnych powodów, ale pomagali od samego początku. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować każdemu z osobna i wszystkim razem, tym, którzy podpisali się pod tym projektem ustawy, bo te 202 156 podpisów to tak naprawdę jest liczba pokazująca jakby skalę potrzeb, jeśli chodzi o ten projekt obywatelski. Także jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję, wszystkim organizacjom, bo ponad 30 organizacji przystąpiło do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i tak naprawdę wiele, wiele innych organizacji związanych z seniorami po prostu przy tym projekcie bardzo mocno pomagało. Jaki jest cel tego projektu? Otóż dość prosty. To jest zapobieżenie ekonomicznej degradacji gospodarstw domowych emerytów i rencistów wskutek śmierci jednego ze współmałżonków. Dzisiaj, szanowni państwo, blisko 1,5 miliona osób w Polsce nie jest w stanie utrzymać swojego gospodarstwa domowego po śmierci, w sposób finansowy po śmierci swojego współmałżonka. Jak jest dzisiaj, bo mówimy o projekcie, to pozwólcie państwo kilka zdań, jak jest dzisiaj stan prawny. W przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada niestety jednego świadczenia. A więc osoba uprawniona do kilku świadczeń musi dokonać wyboru, czy zostaje przy swoim świadczeniu emerytalnym, czy też obejmuje to świadczenie po zmarłym współmałżonku, tak zwaną rentę rodzinną, czyli 85% tego świadczenia. A jeśli nie wybierze, to organ odpowiedni, który się tym zajmuje, dokona tego wyboru za nią i wybierze oczywiście tą wersję, to świadczenie wyższe. Jak to jest, tak mówiąc, nie językiem prawniczym, dzisiaj i w naszym projekcie? Czyli obecnie w małżeństwie emerytów, gdy umrze mąż, a więc dochodzi do zbiegu praw, o którym wcześniej powiedziałem, kobieta ma prawo do wyboru albo zostanie przy swojej emeryturze, która niestety w większości przypadków jest zdecydowanie niższa niż świadczenie to emerytalne współmałżonka swojego męża. Albo, i to jest pierwszy wariant, a drugi wariant to wybierze te 85% to świadczenie, tak zwane rentę rodzinną. My natomiast proponujemy inne rozwiązanie, rozwiązanie bardziej korzystne. I tak jak było w pierwszym wariancie, to wdowa będzie mogła wybrać, czy zostaje przy swoim świadczeniu emerytalnym, czy wybierze to rentę rodzinną, ale w naszym, tym korzystniejszym rozwiązaniu plus 50% tego świadczenia, z którego rezygnuje. I to są warianty, które pozwalają tak naprawdę wybrać to korzystniejsze finansowo świadczenie. Oczywiście ja tu daję przykład, jeśli chodzi o kobietę, ten sam mechanizm działa, jeśli chodzi o mężczyzn. Dlaczego kobietę, tak jak wcześniej, jeśli chodzi o kobiety, tak jak wcześniej powiedziałem, po pierwsze kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, a po drugie to świadczenie emerytalne jest zdecydowanie niższe. I tutaj konkretny przykład. Pan Mirosław, który był policjantem, pobierał emeryturę policyjną w wysokości 4000 brutto. Pokażę państwu, jak to może wyglądać za chwilę. A jego żona, pani Ewa, emerytowana nauczycielka, pobiera emeryturę z ZUS w wysokości 2000. I w dzisiejszym stanie prawnym pani Ewa może zostać przy swojej emeryturze tych 2000, ewentualnie objąć 85% tego świadczenia po mężu, czyli 3400. W naszym wariancie, w tym korzystniejszym rozwiązaniu, przy rencie wdowiej, pani Ewa będzie mogła wybrać te 3400 plus 50% swojej emerytury plus dodatkowo 1000 zł. A więc tak naprawdę, porównując dzisiejszy stan prawny, to jest 3400 versus 4400 zł, czyli 1000 zł więcej.
Co ważne, w tym projekcie zapisaliśmy, że renta wdowia ma obejmować wszystkich świadczeniobiorców, także tych, których emerytury i renty są wypłacane z innych niż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych źródeł, a więc policja, służby mundurowe, straż graniczna, straż pożarna, ale to są również rolnicy. Trzeba jasno powiedzieć, że obecny stan zbiegu świadczeń jest niesprawiedliwy, bo dzisiaj w gospodarstwie domowym, gdy oboje współmałżonków płaciło składki, odkładało na swoją emeryturę, to po śmierci jednego ze współmałżonków muszą wybrać wariant, który jest tak naprawdę wariantem połowy pieniędzy, które w gospodarstwie domowym było. W naszych szacunkach koszt renty wdowiej, bo o tym warto też powiedzieć, to 13 miliardów złotych rocznie. W skali całego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to jest tak naprawdę 4%. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to jest 285 miliardów. Ale jaka jest sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? W 2021 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zwrócił do budżetu państwa blisko 20 miliardów złotych, a Fundusz Emerytalno-Rentowy w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zanotował 8 miliardów nadwyżki. To pokazuje, że dzisiaj jest nas stać nas na to rozwiązanie. Także składając ten projekt ustawy, składamy go w sytuacji, w której tak naprawdę budżet państwa też nie będzie dużo dopłacał do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo przecież uchodźcy z Ukrainy płacą dzisiaj składkę emerytalną również, a nie będą z niej korzystali. Wpisaliśmy również w tym projekcie ustawy również taki zapis, że ta ustawa będzie działała wstecz, a więc wszyscy, którzy zostali wdową lub wdowcem przed wejściem tej ustawy, będą mogli z tej ustawy po prostu skorzystać. Bo byłoby pełną niesprawiedliwością, gdyby mogli korzystać tylko ci, którzy po prostu mogą korzystać z renty wdowiej po wejściu tej ustawy. Jest w tej ustawie też jeden wyjątek, który płynie ze środowiska seniorów. Jest to trzykrotność średniomiesięcznej emerytury. Powyżej tej kwoty ta renta wdowia nie będzie przysługiwała. Dlaczego ten projekt? Ten projekt między innymi dlatego, tak jak na wstępie powiedziałem, bo polscy seniorzy, którzy wiele przeżyli, doświadczyli wiele życiowych zakrętów, jednak dopiero po śmierci małżonka mogą zobaczyć, doświadczyć, jak trudno jest związać z końcem. A ta renta wdowia jest dla nich nadzieją i wyjściem na prostą. Nie odbierajmy im, drodzy państwo, tej nadziei i pracujmy nad tym projektem, na tym posiedzeniu Sejmu jak najdłużej, tak żeby ten projekt tak naprawdę przeszedł i żebyśmy za miesiąc po powrocie z Senatu mogli o tym projekcie dalej rozmawiać, żeby przed upływem kadencji ten projekt, żebyśmy mogli się pochwalić, że tak naprawdę tym ludziom, którzy w sytuacji trudnej, życiowej, po śmierci współmałżonka z tego projektu mogą skorzystać. Renta wdowia jest oczekiwanym świadczeniem. Półtora miliona ludzi na to czeka. O dalszej części, o tym aspekcie będzie mówił Sebastian Koćwin, OPZZ. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Sebastian.